Przyszedł ten dzień. 1 lipca jest za nami. 1 lipca był dniem, kiedy kończymy naszą akcję charytatywną i chcieliśmy wam wszystkim bardzo, bardzo podziękować. No, chcieliśmy podziękować całym sercem. Karol, pokaż, jakie masz duże serduszko. Nie, bo wtedy musiałbym pokazać cycki, a to jest zdecydowanie nie na miejscu. Dziękujemy wszystkim, którzy płacili. Zebraliśmy ponad 3700 zł od was prosto na konto domu mojego dziecka imienia Brzechwy w Krakowie, domdziecka.net. To, co wpłaciliście, było bardzo, bardzo, bardzo fajne. Ale oprócz tego mamy jeszcze fanty dla dzieciaków od sponsorów, o których mówiliśmy w pierwszym wideo. Także proszę bardzo, fanty. To nie jest fant, to akurat wziąłem tutaj z domu dziecka. Więc tak. Mamy zestawy szkolne od firmy Flick Flack, które składają się z plecaków. Mamy piórniki, portfele, popisy, notesiki, zeszyty, wszystko co się przydaje w szkole, tak jak Karol mówił, plecaki też. Mamy paki samostolu, samostol dla dzieciaków. I oprócz tego mamy laptopa, na którym dzieci, pani nam to już obiecała, pani dyrektor, dzieciaki będą oglądać codziennie. Karol się myli, pani obiecała, że zainstaluje, pierwsze co zrobi, to zainstaluje Minecrafta na tym laptopie. Także każdy będzie mógł sobie spróbować z dzieciaków, jak wygląda Minecraft. Musimy być z wami szczerzy. Zrobiliśmy tę akcję charytatywną, żeby móc tutaj nagrywać, kąpać się w kulkach. To było najciekawsze i najprzyjemniejsze w tym wszystkim, że możemy się wykąpać w kulkach, więc ja już idę. Strasznie dziękujemy wszystkim wam. To fantastyczne i nie spodziewaliśmy się aż tak fantastycznego wsparcia z waszej strony. Bez was nie udałoby się zrobić tej akcji. Szczególnie dziękujemy Agacie za to, że wylicytowała nasz plakat. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tyle wpłacicie. Tak naprawdę liczyłem na jakieś kilka stów, a okazało się, że jest 3700. Jak już się okazało, że jest 3700, to mały w Łodziu był bardzo szczęśliwy. I mały w Łodziu chciał się kąpać w kulkach cały dzień, jak się dowiedział. O, teraz już wy jesteście lekko zajebiści.